witam serdecznie. Jednym z ulubionych słodyczy Polaków są cukierki czekoladowe z nieśmiertelnej serii firmy Wawel. Mam tu na myśli oczywiście Malagi, Tiki Taki i Kasztanki. Znają je wszyscy i lubią chyba też wszyscy. Dorosłym kojarzą się z minioną epoką PRL-u, ale ich historia sięga znacznie dalej. Wawel, a raczej zakłady cukiernicze Wawel, żeby ktoś nie pomylił z krakowskim Zamkiem Królewskim, powstały na przełomie XIX i XX wieku dzięki człowiekowi, który później nazywany był królem czekolady. Założycielem Wawela był niejaki Adam Piasecki, który swój pierwszy sklep z czekoladą otworzył na krakowskim rynku. Warto wspomnieć, bo niewiele osób wie, że Piasecki był bardzo aktywnym działaczem społecznym i patriotycznym, a udzielał się tak, jak potrafił najlepiej, czyli na przykład dostarczając słodycze walczącym o niepodległość polskim żołnierzom. Wspierał ten sposób ich morale, co jak wiadomo smak czekolady potrafi robić doskonale. Jako już znany przedsiębiorca wsparł też znacząco odnowę Zamku Królewskiego na Wawelu. Niestety nie dożył końca II wojny światowej, ale jego dziedzictwo trwa do dzisiaj. Warto czasem o tym wspomnieć, zajadając się kasztankami, malagami, raczkami, kukułkami czy mieszanką krakowską. Życzę więc smacznego i dobrego humoru, a także zapraszam do subskrybowania kanału Gazetki i Promocje, gdzie codziennie znajdziecie aktualne oferty ulubionych sklepów Polaków.